Widowie! Smajslo dołączył na Wojanowice! Jeśli chcecie to zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę i suba, zanim ja dobiegnę do domu Wojana. Czas start! Okej, dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Stop! Jeśli ci się udało, napisz w komentarzu Smajslo, dobrze, naciśnij serduszko tam na dole. A my, zobaczcie, tam jest Smajslo. Chyba chce nagrać odcinek. Więc my go strolujemy, a bardziej będziemy go podglądać. A później go strolujemy, nie wiem, może zbudujemy z nim dom wspólnie. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek Smajslowa i Wojana, to 1000 łapek w górę pod tym filmem i właśnie namówię Smajslowa, żeby nagrał odcinek z Wojanem. I serio, jesteśmy na Wojanowicach bez modów, bo ten portal mi jakoś lagował, bardzo mi lagował, więc plus też wielu youtuberów nie wie, którzy się ostatnio promują na Wojanowice, nie wiedzą, że że trzeba przejść przez portal, więc ja widzę, że ostatnio może się nie promuje, no to będę ich trochę trollował, podglądał. Ej, jak chcecie, żeby jakiś youtuber dołączył, to piszcie w komentarzu, kto to ma być. No to, czemu on wchodzi do mojego domu? Ej, Smajslo! Co ty mi tam przeglądasz? A, zauważył, że nic nie mam. Jaki kurde cwaniak. Dobra, dobra. Okrada mi dom jak content odepchnął. Nie wiem, rozumiem tak. Dobra, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Chyba do szpitala. Ale czy on szedł tu? Ej, o mój Boże, co to jest? Dobra, trochę mi się drabina zerwała. Nie wiem, czy mogę tu zejść jak ten, jak nie ma drabiny powrotnej. Nie wiem, jak wrócimy z Hapslowem, o ile wrócimy z nim. A? Dobra, podglądamy go. Dobra, podglądamy. I co tutaj jest? Co tu jest? Co to on tu pisze? Kurde, widzowie! Gazowanie Wojana, widzowie, czy to jest... To jest nienormalne! Chyba ten będzie go gazował jak ten, jak Coca-Cola, co nie? Że będzie go musował i będzie się Wojanowi kręciło w głowie. Ej, dobra, to może być chore bardzo. Więc od razu... czemu on mnie nie widzi? Tortury Paliona. Okej, co tutaj... Podglądam go za łóżka. To co, widzowie? Póki ten z Hapslow nie patrzy, to sobie zbudujemy tajną bazę, w której będziemy go podglądali. O, zobaczcie, tak, taki sposób. Czekajcie, muszę wyciągnąć bloka, który stanął. Zobaczcie, jak ja będę widział, że on je chce zobaczyć, no to szybko zabudowuję. O! I zabudowałem. Tyk, dobra. O! Nie widzi mnie. Widzowie. O nie. Dobra, on mnie chyba nie... Nie widzi. Udawajmy, że... Dobra, szybko, uciekamy. Uciekamy, szybko. Dobra, chowamy się tu. Nie. Dobra, szybko. Widzowie. Dobra, mam nadzieję, że chyba mnie szuka, o co chodzi. Z Hapslow chyba wie, o co chodzi. Dobra, tutaj. Dobra. Ej, sorry, że tak mało się odzywam, ale jestem skupiony na tym, aby go z Hapslowa pomijać. Nie! O nie! Mam cię! O nie, widzowie! On mnie zamknął! O, ja nie mogę, ale w topę żem zaliczył. No, co ty tu robisz? No nie wiem, no większe pytanie, co ty tu robisz? Na serwerze, no, jakby twojej konkurencji. Ty chcesz go tutaj jakoś wkopać w Wojana i Paliona? Chcę nagrać film, ale z Wojanowic? To wiesz co, Smajslo? Załatwię ci nagrywki z Wojanem na 300 łapek w górę pod filmem, który teraz nagrywam. A, Wojan miał w planach cię dodać. No, ta. Ja powiem Wojanowi, że się włamałeś i... Że... O, zostaw ci łapkę w górę i suba, dokładnie. A ja tą szybę rozwalam. I co taki cwaniak jesteś teraz? Właśnie na górę. Bierz drabiny, które zniszczyłeś i odbudowywuj to. Dobrze, bardzo dobrze. Czemu zaglądałeś mi do domu, no? Z Hapslowy? Z
Na slowie? Byłem ciekawy? Czego byłeś ciekawy? No dawaj. Chodź tu, pokażę ci coś, co cię zaboli. Zaboli cię to. Chodź. Kogo to dom? Mój dom! Mój dom, cwaniaczku. Dobra, chodź. Chodź za mną. To ci coś pokażę i to trochę smutne jest. Widzisz ten budynek? Tu umarł twój kumpel, Matruna. Nie otwieraj tej skrzynki, nie wchodź tam, bo tam trudno wyjść, więc no tam umarł twój kumpel, Matruna. Matrunach? No wiesz co, trochę tam, trochę już się podziało. No dobra, no może masz jakieś bloki? Bo wiesz co, to są wojenowice na modach. Ej, schab slow. Masz może jakieś bloki pomarańczowe? No, masz? Mam, schaba. Nie, ten, pomarańczowe bloki czy masz? Tak? No to co ty na to, abyśmy przejęli ten budynek? No bo jednak nie ma tutaj Bojana, Paliona, Kati. No bo wiesz co, oni wszyscy są w tym, świecie na modach. No to co ty na to, abyśmy to trochę, wiesz co, zmodernizowali? Co ty na to? Bierzemy, dobra, ja niszczę, a ty stawiasz na pomarańczowe. Nie, ja niszczę, ty stawiasz. Dobra? Co ty na to? Okej, dobra, widzę, że przyjąłeś umowę. Zaraz postawimy tutaj te banery. Zarąbisty pomysł, dzięki Schabslow. Dobra. Bo wiecie, ja ogólnie tak mówię, bo zobaczę na shorts, a na YouTube bez spodenki. Lubię schab, no i dobrze, ale umiem robić schab, umiem robić dub. No i zrobię też ten rap, morda. Dobra, i szybko niszczymy tutaj, pyk. Dobra, pyk. I no, tutaj może być już ciekawie może być. Dobra. Nie, no to już wygląda jak oryginalny budynek z Hubslow Resident, wiesz co. Dobra, więc szybko już tutaj... Wołem to moja konkurencja jakby co, no wiem. Trochę tam co nieco cię oglądam i widzę, że wy tutaj konkurujecie. I kradnę filmy od Dabumą, haha. Nie no, Smajs, to takie tajemnice się trzyma dla siebie, wiesz. No, każdy tam sobie zżyna z Ameryki. Wojon od Preston Place, a ty od Upmał. Każdy ma tam jakieś sobie stygi. Dobra, lecimy tutaj dalej. Dobra, pięknie. Moim zdaniem już się robi... No, dość solidnie się robi. I myślę, że ten Krosiak ma oryginalny content. No, też lubię. Za to go szanuję. No, ja też go szanuję, że Hob ma nieoryginalny, znaczy oryginalny bardzo content. No... tak mogę ci powiedzieć szczerze, że Kroszek śmierdzi serem, bo on podobno nie myje zębów. W ogóle nie myje zębów. Ale no... To mój kolega jest? Wow! I myje? A skąd wiesz niby? 3 razy dziennie? No... Chyba 3 razy na nie. Nie... Nie to co ty? Czemu ty mnie wyzywasz? Ja ci pomagam tutaj... Nie to co ty nie myłeś. Po Grimace Shake'u nie myłeś. Dobra, ho na górę, tutaj na górne piętro. Ja już tutaj niszczę tutaj trochę rzeczy już. Więc git. Chodź tutaj. Okej, dobra, lecimy tutaj i pięknie. Dobra, myślę, że pięknie już tutaj wychodzi nam budynek. Oczywiście później go tam trochę zamienisz na różowy, no bo Wojen może odwiedzić tam na chwilę Wojenowice bez modów i... Ej, mam płytę przedpremierowo Paliona? Serio? Nie gadaj. Tak. I co? Gdzie? Opublikujesz ją? No? Opublikujesz ją może z Majslow? Czy nie? Dobra. Jak widzowie zostałem 1000 łapek w górę u ciebie. To ci dam. Ja widzowie, zostawcie 1000 łapek w górę, to... No widzę, że tutaj z Majslow da mi przedpremierowo... całą płytę Palion Tryb Kreatywny. Więc myślę, że chcecie jej przesłuchać, a nie wydawać 70 zł. Co? Palion, czy ciebie coś boli? Grzała cię boli? 70 zł będę. Nie, po prostu widzowie. Ja bym nie wydał 70 zł, ale w sumie fajnie, wspierałbym. Jeżeli jestem widzem Paliona, to myślę, że ta płyta to jest fajna sprawa, dość.
No, ale fajnie zawsze przesłuchać ją przedpremierowo, żeby zobaczyć, co się kupuje, co nie? No bo w końcu to jest takie kupowanie w ciemno. Dobra. Co ty robisz tam? Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra. I myślę, że tu... Czekaj, jeszcze tutaj trochę daszek pozmieniamy. I to ostatnie piętro też można chyba sobie zostawić. No nie? Nie. O! Lubisz Grimace? Lubię Grimace. Tylko tutaj sobie pozmieniaj. Pozmieniaj. A! Pozmieniaj tu! No szybko stawię tu w te dziury. Dobra. No, stawiaj. Schapslo. No bo się go szejkiem zadławił. Nie, no co? Ty serio? Te, no to ciekawie nawet. Dobra, szybko. Szybko. A lubisz Gailona? Nie, ja, no właśnie, ja też, kurde. Nie chcę zrobić mojej przeróbki, więc to trochę jest takie... No, niefajne, niefajne to dość. Spertomik, dokładnie. Dobra, chodź. Zobaczymy z zewnątrz, jak wygląda twój oficjalny smajslowowy budynek. Dobra, już. Dobra, weź. Widzowie, wbijacie na mój Instagram, Atomik oficjalnie. Ej, dobra. Ej, to bardzo dobrze wygląda, tylko jeszcze tutaj zmienić, żebyśmy... Ale schabowo, no, takim filetem. Ej, masz może żelazny kilof? O, diamentowy nawet mi dałeś, dobra. Ja już tutaj niszczę, tutaj ty niszcz i stawiaj. Ja niszczę, tylko. Dobra. Dobra, pyk, pyk, pyk. Oczywiście, pięknie, pięknie. No i widzowie, myślę, że ten dom wygląda dość ciekawie. Dość ciekawie i bardzo fajnie. Dobry schabik na obiadzik, dokładnie, dobry schabik na obiadzik tylko u Atomika i Smajslowa. Widzowie, ten most już możesz sobie darować. Widzowie, jeśli film Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subika dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kolejnymi takimi filmami, a my się z Smajslowem żegnamy, pa pa!